Radny Sejmiku Śląskiego Wojciech Kałuża, samorządowiec z Żor, dzień przed pierwszą sesją Sejmiku zmienił polityczne barwy. Opuścił szeregi Nowoczesnej i zawarł porozumienie z Prawem i Sprawiedliwością, co dało im władzę w Sejmiku, a Kałuża został wicemarszałkiem. Wyborcy są oburzeni jego decyzją, nie zabrakło ich wczoraj 3 grudnia z transparentami na drugiej sesji. Żądają m.in., by zrezygnował z mandatu radnego. Czują się oszukani. Poprosiliśmy o komentarz w tej sprawie przewodniczącego Sejmiku Śląskiego Jana Kawuloka, radnego z terenu powiatu cieszyńskiego. Sytuacja z panem Kałużą rozejdzie się po kościach? Ja jeszcze raz mówię, no nie jest sytuacja pana Kałuży, bo w każdej kadencji Sejmiku ktoś zmieniał barwy klubowe i nie było to nigdy jakiś duży problem, za wyjątkiem w tym roku. W województwie śląskim wybory wygrało Prawo i Sprawiedliwość, więc ja się dziwię, że ktoś nie akceptuje tego, że Prawo i Sprawiedliwość rządzi. Przewodniczącym Sejmiku, powiem nieskromnie, został radny, który miał największą ilość głosów na Śląsku. To chyba też jest normalne zjawisko. Co do, że tak powiem, współpracy pana Kałuży z nami, to jestem bardzo zadowolony z tego. Nie jest to absolutnie pierwszy raz w Sejmiku. Wspominałem, że w 2008 roku 3 radnych Prawa i Sprawiedliwości poparło Platformę Obywatelską i wtedy powstał rząd czy zarząd Platformy Obywatelskiej. Ja nigdy do tych kolegów nie mówiłem tam zdrajca czy tego. Uważam, że najważniejsza jest kultura człowieka, kultura osobista i chęć współpracy dla naszego regionu. Chęć współpracy dla waszego regionu. I właśnie jak tą współpracę widzicie, w jakim kierunku pójdziecie? No macie tą większość. Mamy tą większość, ale też mamy radnych, którzy na pewno będą współpracować we wszystkich komisjach, na pewno chcę wykorzystać doświadczenia wszystkich radnych, również radnych, którzy z mocy prawa działają w klubach opozycyjnych. Przecież to są osoby o konkretnym doświadczeniu życiowym, wielu z nich znam osobiście i nie wierzę, żeby na zasadzie tylko i wyłącznie sprzeciwu nie współpracowali na rzecz województwa śląskiego. Inaczej zaistniałą sytuację odbiera Andrzej Molin z Koalicji Obywatelskiej, również radny z naszego powiatu. Nie ukrywam, że z dużą satysfakcją patrzę na sporą ilość osób, która przyszła, osób, mieszkańców, wyborców. Tak myślę, że to są właśnie te osoby najbardziej zawiedzione, których zawiódł pan Kałuża. Myślę, że patrząc na całą tą bardzo niesympatyczną sytuację, można doszukać się również i pewnego pozytywu. Pozytywu w kształtowaniu się społeczeństwa obywatelskiego. Bardzo dużo pan Kałuża swoją postawą pokazał i uświadomił ludziom, jak bardzo ważna jest ta decyzja, kiedy oddaje się ten głos do urny. Widać wyraźnie, że nie tylko można patrzeć na dany moment, tylko trzeba popatrzeć wstecz na całą postawę tego człowieka i świadomie wybierać. Pan poseł Budka mówił o ewentualnych konsekwencjach i wierzę w to, że na pewno te sprawy będą badane i sprawdzane, czy doszło do korupcji, czy też nie doszło. Natomiast no, z pewnością da to dużo do myślenia, to o czym mówiłem, mieszkańcom i obywatelom. Oby jak najmniej takich pomyłek w przyszłych wyborach. Radny Andrzej Molin, choć jest w klubie opozycyjnym, zamierza aktywnie reprezentować powiat cieszyński. No przede wszystkim pamiętać o tym, że jestem właśnie z tamtego regionu cieszyńsko-bielsko-żywieckiego i pomimo tego, że będę w klubie opozycyjnym, chciałbym jak najwięcej dla naszego regionu zrobić. Szykują się nowe inwestycje. W Wiśle wiem, że podpisana umowa na temat przebudowy drogi, a więc będę chciał też tutaj pilotować i monitorować cały ten przebieg. Wiem, że wiele problemów jest w kolejach śląskich, o ile będzie mi dane gdzieś coś podpowiedzieć i przekazać z tych wielu uwag naszych mieszkańców dla obecnie rządzących województwem śląskim, to będę usatysfakcjonowany. W porządku obrad drugiej sesji znalazły się m.in. punkty w sprawie powołania komisji stałych oraz doraźnej. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.PL Marta Szymik-Telesz.